miasto i muzeum. Ja przypomnę, że ten cykl zainaugurowaliśmy przed 4 laty i że mieliśmy już kilka niezwykle intrygujących spotkań dotyczących muzeów Barcelony, Liverpoolu, Kopenhagi, Amsterdamu oraz Trondheim. Porto jest dzisiaj w bardzo dobrym towarzystwie. Pani Paula Silva jest z wykształcenia architektem, jest autorką licznych artykułów i publikacji poświęconych zwłaszcza dziedzictwu kulturowemu i jego ochronie. I to jest jeden z poważnych argumentów, dla których zwabiliśmy naszego gościa z Porto tu do Krakowa. Była jurorem w konkursach architektonicznych zarówno w Portugalii, jak i w wielu innych krajach. A w latach 2006-2007 jako dyrektor kierowała Regionalnym Instytutem Portugalskiego Dziedzictwa Architektonicznego z siedzibą w Porto. Ja mam nadzieję, że nie muszę nikomu wyjaśniać i objaśniać, że Porto jest w sytuacji Krakowa. Jest drugim najważniejszym miastem Portugalii, stolicą północy, jeżeli można tak powiedzieć. I no, tu w Polsce, co zabrzmi banalnie, no po pierwsze od czasu do czasu pijemy Porto, port wine, a po drugie nieraz kibicujemy klubowi piłkarskiemu FC Porto. Dzisiaj mam nadzieję poszerzymy znacznie naszą wiedzę i naszą znajomość tego niezwykłego miasta. Bo pani Paula Silva w latach 2008-2013 była właśnie dyrektorem dóbr kultury i dyrektorem do spraw kultury całego regionu północnego, a obecnie kieruje Wydziałem Muzeów i Dziedzictwa Kulturowego miasta Porto. Nim zaproszę panią Paulę Silvę do zabrania głosu, do rozpoczęcia wykładu, chciałem tylko przypomnieć, że zarówno studia podyplomowe naszej Akademii Dziedzictwa, właśnie niedawno zainaugurowaliśmy ich 10. edycję, jak i te wykłady otwarte są możliwe dzięki wspaniałomyślności Fundacji imienia Leopolda Kronenberga z Warszawy, fundacji działającej przy Banku City Handlowy. City Handlowy zbliża dzisiaj Portugalię i Polskę. Madam, the floor is yours. Ladies and gentlemen, good night. Dobry wieczór. Nie mogę mówić po polsku, bardzo przepraszam. Staram się mówić po angielsku na tyle, na ile potrafię. W imieniu Rady Miasta Porto chciałam podziękować Międzynarodowemu Centrum Kulturalnym w Krakowie oraz profesorowi Jackowi Purchli za zaproszenie mnie tutaj do wygłoszenia wykładu w Krakowie, w tym pięknym mieście. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Chcę też osobiście podziękować pani Ewie Wojtoń za wsparcie podczas organizacji tego spotkania. W tej prezentacji będę starała się przedstawić państwu muzea miasta Porto oraz wyjaśnić, w jaki sposób dziedzictwo kulturalne wiąże się z jego współczesnością, jak przygotowujemy się do prezentacji tego dziedzictwa w naszych muzeach miejskich. Jeśli chodzi o Porto,
Tak jak pan profesor powiedział, to drugie co do wielkości miasto w Portugalii, tuż po Lizbonie, stolicy. Po lewej stronie widzą państwo, jak daleko Portugalia leży od Polski. Porto znajduje się w regionie północnym naszego kraju i jest to najważniejsze miasto w tym regionie. Teraz miasto liczy 225 tysięcy mieszkańców, a jeśli chodzi o region szerokiego Porto, większego Porto, mamy tutaj 1 700 000 mieszkańców. Porto, ludzie mieszkają od ponad 2,5 tysiąca lat. Miasto rozwijało się u ujścia rzeki Duro, dużej rzeki, która płynie przez Półwysep Iberyjski. I to miasto zostało założone w miejscu, gdzie najprościej jest tę rzekę przekroczyć. Zarówno rzeka, jak i morze ściśle wiążą się z historią tego miasta, którego ewolucja jest wpisana w te dwie struktury geograficzne. Struktura miejska, którą teraz widzimy, z najbardziej historycznymi, z najstarszymi budynkami, sięga czasów średniowiecznych i znalazła się, została zaklasyfikowana jako światowe dziedzictwo w roku 1996. Mamy tutaj prawie 49 hektarów, 2000 domów oraz mury średniowieczne, które ograniczają miejsce światowego dziedzictwa. Oczywiście mamy tutaj problem z tą okolicą, ponieważ tutaj domy muszą być odnawiane w sposób szanujący ich tożsamość, zwłaszcza szanujący ich tradycyjną konstrukcję i z wykorzystaniem odpowiednich materiałów. Jak również mamy tutaj katedrę w Porto. Mamy też tutaj budynki na dużą skalę, ogromne, takie jak kościoły. One wszystkie mają ten problem. Wszystkie budynki, które zostały zaklasyfikowane jako, jako narodowe zabytki w roku 1910 roku, zostały znacjonalizowane, stały się własnością państwa. A więc mamy tutaj też taki list od proboszcza, który mówi: drodzy państwo, pada deszcz, leje się przez dach do kościoła, proszę go naprawić. I w takich słowach zwracał się do władz. Tutaj widzimy dalszy widok, mury średniowieczne oraz katedrę. Tutaj po lewej stronie jest ten mur średniowieczny, a tutaj ulica w starej części miasta. Wiek XVII i XVIII w związku z rozwojem osadnictwa portugalskiego i ekspansją na całym świecie doprowadziły do rozwoju jego potęgi gospodarczej, co też miało wpływ na zmianę wyglądu miasta i na jego rozwój. Widzieliśmy w mieście bardzo wiele budowli barokowych. To druga część miasta, to wieża kościoła Klergiosz, to jedno z najczęściej odwiedzanych zabytków w mieście. Został zaprojektowany przez Nicola Anzoni, włoskiego architekta, który był dla nas bardzo ważny i dla całego miasta i regionu Porto. W XIX i XX wieku nastąpiło silne uprzemysłowienie. Uprzemysłowienie w Porto, co też odcisnęło swoje piętno na wyglądzie miasta. W wieku XXI naszym celem stało się zachowanie dziedzictwa naszego miasta Porto i tego, co świadczy jego tożsamości, jego pamięci, tak żeby można było to przekazać przyszłym pokoleniom, tak żeby przyszłe pokolenia mogły odbudować miasto z szacunkiem dla zdobyczy przeszłości. Porto było europejską stolicą kultury w roku 2000.
Renesansie I. To był bardzo ważny moment dla rozwoju kulturalnego miasta, ponieważ w 1999 roku otworzono Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Cervalos, które zostało zaprojektowane, którego budynek został zaprojektowany przez Alvaro Siza-Vieira. To była też nowa okazja, żeby planować kulturową infrastrukturę miasta. Również wtedy powstała kolejna ikona tego miasta, Casa da Musica, czyli Dom Muzyki, która została zaprojektowana przez Rem Koolhaasa. Porto ma Muzeum Narodowe, które przedstawia różne zbiory, zwłaszcza malarstwo od XVI do XX wieku oraz rzeźbę, zwłaszcza rzeźby Antonio Suárez de Reis, który dał też swoje imię muzeum. Ale ja przyjechałam tutaj głównie, żeby opowiedzieć Państwu na temat muzeów miejskich w Porto, czym się zajmują i czym będą zajmować się w najbliższej przyszłości. Niektóre z tych muzeów stanowią część sieci, która stanowi coś, co nazywamy muzeum wieloośrodkowym, muzeum miasta. Te muzea znajdują się w różnych miejscach miasta i ściśle są powiązane z różnymi ważnymi miejscami bądź też budowlami dla tego miasta, które znane są ze swojej historii i w jakiś sposób wiążą się z otaczającym krajobrazem miejskim. Pierwszy ośrodek to miejsce odkryć archeologicznych. Zostało założone w najstarszych częściach miasta, dzielnicy średniowiecznej. Mamy tutaj najdłuższą sekwencję pozostałości ludzkiej obecności w mieście z czasów średniowiecza. Mamy tutaj badania archeologiczne, które umożliwiły zachowanie pozostałości osadnictwa historycznego z wieków IV i III przed naszą erą. Drugie muzeum to Casa do Infante, czyli pałac księcia Henryka Navigatora, który składa się z budowli, które znajdują się w niższej części Starego Miasta w pobliżu rzeki Douro. Historia tej budowli sięga roku 1325 i znajdowały się tam urząd celny oraz mennica, gdzie wybijano pieniądze, jak również siedziba skarbca miejskiego. Tutaj mamy teraz archiwa historyczne oraz pozostałości budowli romańskich oraz średniowiecznych, w których potem znajdował się urząd celny i mennica. W tym roku mamy nowe miejsce, które jest poświęcone pamięci księcia Henryka, który podróżował i żeglował po świecie w celu odkrycia nowych ziem, nowego świata. I to muzeum zostało otwarte w Casa do Infante. Tutaj uważa się, że książę przyszedł na świat w roku 1394 i on przyczynił się do rozwoju odkryć geograficznych Portugalii. Trzecie centrum, o którym chcę powiedzieć, to Muzeum Guerra Juniero, które znajduje się na tej samej ulicy co Muzeum Archeologiczne, blisko katedry. Zostało ono wybudowane w XVII wieku przez jednego z kanoników zajmujących się katedrą. To barokowa budowla, widzą Państwo tutaj jej główną fasadę. Pochodzi z XV wieku i XVII wieku, natomiast w muzeum mamy wystawę, ekspozycję sztuki ozdobniczej z wieków od XV do XIX. Mamy tutaj, głównie zostały zgromadzone przez Guerra Juniero, który był ważnym portugalskim poetą i myślicielem, żyjącym na przełomie XIX i XX wieku. Bardzo wiele zbiorów zostało przekazane miastu jego żonie, przez jego żonę i jego dzieci, które odkryły je dopiero pod koniec lat 90.
Czwarte centrum to Muzeum Numizmatyków, które mają bardzo duże i rozległe zbiory numizmatyczne, zbiory monet, które bardzo są istotne dla badań nad kulturą grecką, rzymską, hiszpańską, arabską i portugalską. Teraz znajduje się w budynku centralnym w Pałacu Viscontów z Balsamo, w którym znajdują się też służby administracyjne Rady Miasta i jej Wydziału Kultury. Piąte centrum to Muzeum Porto, alkoholu Portwajna, które zostało założone w starych magazynach nad brzegiem rzeki. To muzeum odnosi się, zbiorów tego muzeum odnoszą się do handlu Porto od momentu stworzenia spółki Aperdoro oraz stworzenia ochrony tego regionu i pokazuje, w jaki sposób to wino było sprzedawane do pozostałych części świata. Pokazuje też relacje z Anglią. Szóste centrum to Muzeum Romantyczne, które zostało założone w budynku, który został zbudowany pod koniec XVIII wieku. Miał to być dom wakacyjny w okolicy, które było otoczone przez różne posiadłości, a teraz stanowi część ogrodów historycznych Pałacu Kryształowego. Muzeum ma przedstawiać dom bogatych mieszczan w Porto z XIX wieku i przedstawia zbiory malarstwa, mebli oraz sztuk dekoracyjnych. To właśnie w tym domu król Karol Albert, władca Piemontu i Sardynii, spędził swoje ostatnie dni na wygnaniu i tutaj zmarł w 1849 roku. Muzeum przedstawia wnętrza z tej epoki. Te sześć ośrodków stanowi właśnie Muzeum Miejskie, które należą do sieci muzeów portugalskich, służb administracyjnych, które zajmują się strukturami muzealnymi w Portugalii. Ale oprócz tej sieci wieloośrodkowej istnieją też inne muzea miejskie, które chciałabym teraz Państwu przedstawić. Pierwsze z nich to Muzeum Marta Ortiago Sampaio. Mamy tutaj interesujący budynek architektury współczesnej, gdzie znajdują się piękne zbiory malarstwa portugalskiego z XIX i XX wieku, zwłaszcza dzieła takich malarzy jak Aurelia de Souza i Sofia de Souza, sióstr oraz ciotek osoby, która przekazała te zbiory. W tym muzeum znajdziemy także meble, które ilustrują styl życia bogatych mieszczan na przełomie XIX i XX wieku. Mamy też zbiory biżuterii od XVIII do XX wieku. Drugie z tych muzeów to Muzeum Antonio Carneiro, jego dom oraz warsztat. Tutaj ten słynny malarz mieszkał i pracował od końca XIX wieku aż do lat 30. wieku XX. Tutaj możemy podziwiać wiele jego dzieł, jak również jego studio, gdzie malował. Mamy też, wróćmy teraz do Pałacu Viscontów, gdzie znajduje się teraz Bank Materiałów Historycznych. Nie uważamy tego budynku za muzeum, ale
W tym właśnie budynku staraliśmy się przetrzymywać i chronić materiały, które były typowym budulcem wielu budowli w mieście. Stąd też nasza podwójna misja. Z jednej strony są to materiały pochodzące z budynków, które już nie istnieją, które są zburzone i tworzą też otwarty depozyt. Z drugiej strony one były dostępne dla mieszkańców, którzy chcieli, udostępniamy je mieszkańcom, którzy chcą odnawiać fasady swoich budynków z udziałem materiałów, które są oryginalne, na przykład typowych płytek ceramicznych. Te płytki ceramiczne były typowe dla budynków bogatych mieszczan od XVIII wieku aż do połowy wieku ubiegłego. Wreszcie zbiory miejskie przedstawiają, znajdują się też w innych miejscach, gdzie można zwiedzać kolekcję po wcześniejszym umówieniu. Każda z tych struktur jest zarządzana zespołem, który ma swój kierownik oraz w tym zespole mamy techników, konserwatorów, muzeologów, historyków sztuki, których celem jest wsparcie dla muzeum oraz dla zwiedzających. Te wszystkie struktury zapewniają zwiedzanie z przewodnikiem. Mamy też audio przewodniki w dwóch językach, portugalskim i angielskim. Mamy też wystawy czasowe. Można u nas organizować konferencje i debaty. Na przykład teraz aż do końca listopada mamy tutaj kilka wystaw, między innymi wystawę czasową, która została współorganizowana z Muzeum Pokoju w Nagasaki. Mamy tutaj dzieła artystów japońskich i portugalskich poświęcone tematyce pokoju, które celebrują koniec II wojny światowej. Wystawa ta wiązała się też z projektem edukacyjnym z zeszłego roku szkolnego, który obejmował udział dzieci, ponad 500 dzieci z szkół podstawowych w Porto i Nagasaki, które również przygotowały swoje prace na temat pokoju. To jest od zeszłego grudnia aż do marca tego roku mieliśmy też wystawę z serii Sztuka stołowa pod tytułem Stół dobrze nakryty. Ta wystawa to dotyczyła sposobu nakrywania stołu od XVIII wieku i miały też przedstawiała różne sposoby serwowania jedzenia. Drugi etap tej serii zacznie się w tym grudniu tego roku i będzie się koncentrować na naczyniach, na napoje, kieliszkach, butelkach, szklanicach, które zostają udostępnione przez muzea miejskie. Będą one wiązały się z pewnego rodzaju narracją. Usługi edukacyjne, zwłaszcza we współpracy z miejskimi szkołami, to dla nas priorytet. Mamy wiele programów, które zostały opracowane podczas roku szkolnego i obejmują wizyty uczniów w muzeum, jak również lekcje prowadzone w szkołach przez pracowników muzeów. Mamy też zestawy edukacyjne, które są dostępne dla nauczycieli, których można korzystać w klasach podczas wizyt w muzeum. Mamy również programy opracowywane dla szkół co roku. We are also committed to developing particular projects, engaging other specific groups
namely the seniors community living near the museums, handicapped children and prisoners, the latter, for example, being brought to work on the gardens of some museums. But this significant group of museums located all over the city sets us in a complex reality, clearly producing extra difficulties as far as że muzeum ma różne swoje oddziały w całym mieście, powoduje różne problemy wynikające właśnie z tej złożonej rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Z jednej strony każda osoba zwiedzająca może oczywiście skorzystać z tej sieci muzeów, ponieważ ta sieć sprawia, że odwiedzają oni miasta, muzea i miejsca w mieście, których prawdopodobnie nigdy by sami z siebie nie odwiedzili. Żeby lepiej zrozumieć rzeczywistość, w której funkcjonują muzea miejskie w Porto, tego lata przeprowadziliśmy badanie zaadresowane do zwiedzających przy współpracy zewnętrznej jednostki Instytutu do Spraw Planowania i Rozwoju Turystyki. I dzięki temu stworzyliśmy taki socjodemograficzny profil zwiedzających, a także dowiedzieliśmy się tak naprawdę, z jakich powodów zwiedzający przychodzą do naszych muzeów. Okazało się, że ogólne zainteresowanie kulturą deklaruje 70% zwiedzających, z czego 19% deklaruje zainteresowanie konkretnym tematem prezentowanym przez muzeum. Zgodnie z badaniem, to z czego zadowoleni są nasi zwiedzający, to relacja jakość do ceny, także wsparcie, asysta naszych pracowników, a także komfort i czystość budynków, oznakowanie na ulicach, komunikacja, a także promocja muzeów oceniane są przez zwiedzających najsłabiej. To jest rzeczywistość tak naprawdę, w której funkcjonuje. Także my w dziale kultury, a dokładniej w Departamencie do Spraw Muzeów i Dziedzictwa Kulturowego, za które ja odpowiadam. I żeby właśnie tę rzeczywistość jeszcze lepiej zrozumieć, przeprowadziliśmy badania krytyczne dotyczące każdego z muzeów. I przeprowadziliśmy to, żeby jeszcze sprawniej aplikować o fundusze europejskie, a także żeby jeszcze lepiej działać na rzecz naszych muzeów, narracji, także wystaw w nich organizowanych, żeby poradzić sobie z tym znacznym napływem turystów, którego doświadcza nasze miasto w ostatnich latach. Żeby lepiej rozwinąć muzeum miasta, postanowiliśmy wzmocnić koncepcję tej struktury wieloośrodkowej na wiele sposobów, a więc wiele kwestii musimy wziąć pod uwagę, żeby odpowiednio planować pracę naszych muzeów, a więc muzea odgrywały i nadal odgrywają bardzo istotną rolę, jeżeli chodzi o zbieranie przedmiotów z przeszłości, a więc tworzenie kolekcji, a także zachowywanie ich. W przeciwnym razie obiekty te najprawdopodobniej zostałyby utracone na zawsze. Stanowią także świadectwo przeszłości, które przekazują kolejnym pokoleniom. Zwiedzający muzea są coraz bardziej wymagający, ale to bardzo dobrze, ponieważ w mojej opinii świadczy to o ich poziomie kulturalnym. Dlatego muzea w obecnych czasach muszą wychodzić tym żądaniom naprzeciw. Muzea muszą rozwijać swoją
swoją historię, opowieść poprzez swoje zbiory, muszą także wpływać na rozwój miasta, ziemi, wydarzeń organizowanych, a oczywiście kolekcje muszą być wystawiane w taki sposób, żeby w jak najlepszy sposób przedstawić to, co muzeum ma do zaoferowania. Muszą także przekazywać informacje, a więc zwiedzający powinni otrzymywać odpowiedzi od muzeów, ale powinni także jakby być stymulowani do zadawania dalszych pytań i do badania takich tematów, których sami z siebie by nie zbadali. Wiadomo powszechnie, że wiedza, a także wynikający z tego rozwój intelektualny jest ważniejszy dla zwiedzających niż takie pojęcia jak przyjemność, relaks czy zabawa, ale także te wartości sprawiają, że muzeum staje się miejscem naprawdę wyjątkowym, więc nie powinniśmy o nich zapominać. Musimy także przywiązywać szczególną wagę do podstawowych partnerstw, a więc tych zawiązywanych z uniwersytetami, wspieranie muzeów, jeśli chodzi o badania w różnych dziedzinach, takie jak muzeologia, jak badanie zbiorów, wystaw, archiwów, wzornictwo, design i tak dalej. Na podstawie tych założeń, a także biorąc pod uwagę rzeczywistość, w której funkcjonujemy, Rada Miasta zobowiązała się podnieść jakość muzeów, podejmując nowe działania, także konsolidując pozostałe. A więc stworzony został projekt architektoniczny, by nadać ten sam wygląd wszystkim recepcjom w muzeach, a także sklepikom muzealnym. W ten sposób nada się podobny wygląd wszystkim tym muzeum, które składają się na całą sieć. W ramach tego projektu chcemy także tak przekształcić muzea, by mogły przyjmować także zwiedzających, którzy mają problemy z poruszaniem się, co oczywiście oznacza zainstalowanie wind, podjazdów, a także odpowiednio dostosowanych toalet, co nie jest prostym zadaniem. Chcemy stworzyć nową strukturę, żeby stworzyć tak zwane ścieżki romantyczne. Chcemy stworzyć tak zwane centrum interpretacji dla tych romantycznych ścieżek. Chodzi o muzeum, które powstanie na brzegu rzeki, które będzie nas zabierać do XIX wieku. Jest to bardzo ciekawy obszar, w tym momencie zajmowany głównie przez ogrody Pałacu Kryształowego, które zostały zaprojektowane 150 lat temu. I budynek ten wychodzi na rzekę Douro. Znajduje się on także niedaleko właśnie budynku Muzeum Romantyzmu, a także tak zwanego domu Tate. W ramach tych ścieżek będziemy organizować także tak zwane zwiedzanie kulturalne. Będzie to zwiedzanie miasta z przewodnikiem, które będzie oczywiście wymagało wcześniejszej rezerwacji, a także wniesienia opłaty, które będzie prowadzone przez pracowników Rady Miasta, historyków, archeologów, a także architektów. Nowy program będzie się pojawiał co trzy miesiące publikowana będzie także broszura,
Informacje na temat programu będą się pojawiać także w centrach informacji turystycznej, a także na stronie internetowej. Naszym celem jest uświadomienie także ludziom, że jeżeli budynki zmieniają swoją fasadę, jeżeli zmienia się całkowicie ich stolarkę, czy też obramowania drzwi, budynki takie tracą swoją tożsamość. I to wiąże się właśnie z działalnością Banku Materiałów, który powstał ponad 20 lat temu. Początkowo celem tego banku było tylko zbieranie materiału budowlanego, który tak to uległby zniszczeniu, ale w tym momencie dostarczamy także materiały tym mieszkańcom, którzy chcą odrestaurować swoje budynki. Ponadto wystawiamy te materiały na widok publiczny, żeby uświadomić wartość takich historycznych materiałów budowlanych. W ramach nowego programu chcemy prowadzić do większej konsolidacji poprzez stworzenie nowego centrum, które będzie badać historię miasta, jego ewolucję miejską, centrum historyczne, a także ten obszar miasta, który znajduje się na liście dziedzictwa światowego. Highly heritage relevant close to House of the Prince Henry. To centrum będzie się znajdowało w historycznej części miasta, blisko Casa do Infante. Jest to budynek pochodzący z okresu średniowiecza, który został odrestaurowany w XVIII wieku. Początkowo służył jako magazyn, co było związane z aktywnością handlową miasta, ponieważ rzeka Duro służyła jako główny kanał transportu dóbr do i z miasta. Budynek znajduje się nad rzeką i wsparty jest przez 14-wieczny mur, który także zostanie odrestaurowany i pokazany szerszej publiczności. I jest to także jakby kolejny element, który wprowadza nas w historię miasta. Chciałabym także wspomnieć jeszcze o dwóch pozostałych projektach. Jeden z nich to program kulturowy zatytułowany Przedmioty i to, o czym nam przedmioty opowiadają, przedmioty ich opowieści, a więc przez cały rok, w każdą sobotę po południu przywiązujemy uwagę do konkretnego przedmiotu z miasta. I przedstawiciel Departamentu do Spraw Kultury, Paulo Cunhae Silva, podczas otwarcia tego programu mówił właśnie o ciekawej choreografii związanej z naszym dziedzictwem. Podczas takich właśnie sobotnich rozmów dyskutują ze sobą zawsze trzy osoby. Jest to ekspert w danej dziedzinie, który przedstawia przedmiot, a także zaproszeni goście, którzy podejmują dyskusję na temat danego przedmiotu. I takimi przedmiotami mogą być obrazy, kawałki materiałów budowlanych, pomniki, fortepiany, budki telefoniczne, wypchane zwierzęta, czy jakieś inne fragmenty, jakieś inne obiekty, które przedstawiają nam miasto. Drugi projekt związany jest z nagrodą João de Almada. Jest to nagroda, która jest przyznawana od 25 lat, co dwa lata, za najlepszy projekt restauracji architektonicznej.
Ponadto chcemy takie specjalne dni, jak na przykład Narodowy Dzień Centrów Historycznych, Międzynarodowy Dzień Muzeów, Międzynarodowy Dzień Pomników i Miejsc Historycznych, a także podczas świąt, czyli na przykład Wielkanoc czy Bożego Narodzenia, także koordynować różne wydarzenia kulturalne, podczas których możemy jeszcze bardziej podkreślić rolę naszych muzeów i oczywiście na tę okazję zawsze publikujemy broszurę. Jak zapewne Państwo zrozumieli z mojej prezentacji, Porto w tym momencie się bardzo rozwija, zmienia i robimy wszystko, żeby wzmocnić rolę muzeów miejskich, a także dziedzictwa kulturowego naszego miasta i mam nadzieję, już zobaczę Państwa w Porto już za 2 lata, gdy te nasze projekty będą dobiegały końca. Bardzo dziękuję. Thank you very much indeed. If you could kindly take your earphones, I would be happy not just to express our gratitude for this ponieważ nie tylko chcę wyrazić moją wdzięczność za to wspaniałe przedstawienie złożoności. If we could continue having questions because we are provoked. Proszę Państwa, ja myślę, że to jest znakomita okazja, żeby nasz gość mógł nam więcej powiedzieć nie tylko o Porto, nie tylko o muzeach, nie tylko o polityce muzealnej i kulturalnej, ale o kwestiach, które są leitmotivem tych wykładów otwartych, dotyczą szeroko pojętej problematyki dziedzictwa kulturowego. Pani Paula Silva jest w tej sprawie ekspertem. Widzę zmęczenie na Państwa twarzach, mimo że nie serwujemy dzisiaj wina marki Porto na sali. To jeśli można, ja się zgłaszam z pierwszym pytaniem dotyczącym samych muzeów i statystyki, jeżeli takowa istnieje, jaka jest skala rocznej frekwencji w tych, jak rozumiem, zjednoczonych muzeach miasta Porto i jakie są proporcje pomiędzy publicznością lokalną, miejscową, do której, jak rozumiem, adresowana jest ta specjalna oferta, o której Pani mówiła, a w jakim stopniu turyści, w tym turystyka międzynarodowa, ma dla muzeów w mieście Porto znaczenie? It's almost 50%. The museums are not, muzea nie są dobrze opublikowane, w sensie nie mamy zbyt wielu takich publikacji, dlatego też myślę, że te muzea potrzebują wsparcia, żeby funkcjonować dobrze w rzeczywistości XXI wieku. Mamy wielu zwiedzających, oczywiście najwięcej zwiedzających to oczywiście Francuzi, Hiszpanie, czasem też osoby które przyjeżdżają niekoniecznie latem, ale też wiosną, podczas Wielkanocy, tak? Podczas Wielkanocy. Dlatego zwiedzający, mamy też bardzo wielu uczniów wśród zwiedzających, ponieważ jest bardzo wiele szkół w naszym mieście i w całym kraju. I te osoby przyjeżdżają odwiedzić nasze muzeum. Dziękuję.
Nie chciałbym wyręczać publiczności, ale jak dobrze pamiętam, to może być dla Krakowa też intrygujące. Porto było jakiś czas temu europejską stolicą kultury. Pełniło funkcję The European City of Culture. Czy pani mogłaby krótko skomentować ten tak zwany impact, to znaczy w jakim stopniu wypełnianie tego zaszczytnego tytułu przez Porto no, jest odczuwalne i czy miało jakieś istotne, pozytywny wpływ na rozwój miasta i na sektor kultury? Yes, it is not visible at nie jest the to beginning. Widoczne, nie było to widoczne na początku, ponieważ było to w roku 2001 i od tego czasu minęło ponad 10 lat, więc w tym okresie zrozumieliśmy oczywiście znaczenie tego faktu i tego projektu. Oczywiście stworzyliśmy bardzo ważne miejsca kulturalne, tak jak Casa da Musica, czyli Dom Muzyki, o którym mówiłam wcześniej podczas mojego wykładu, jak również odnowiliśmy teatry oraz inne budynki, gdzie mogą się odbywać przedstawienia, ale także wtedy wielu twórców, artystów rozwinęło się i przyczyniło do rozwoju miasta i wtedy widzieliśmy, że to miasto naprawdę jest miastem kultury. Coraz więcej osób też zaczęło przejawiać zainteresowania dla kultury oraz różnych wydarzeń kulturalnych, które odbywały się w mieście. Dlatego sądzę, że teraz taki moment bycia historyczną stolicą kultury są bardzo ważne dla rozwoju każdego miasta, ponieważ myślę, że trudno sobie wyobrazić lepszy sposób tworzenia wydarzeń, pretekst dla tworzenia wydarzeń kulturalnych, zachęcający ludzi do przychodzenia i uczestniczenia w tych wydarzeniach. Bardzo dziękuję. Macie Państwo jeszcze pytania? Jeśli nie, to chciałem bardzo gorąco raz jeszcze podziękować naszemu gościowi z Porto. Myślę, że zostaliśmy wszyscy zachęceni do tego, żeby nie tylko myśląc o Portugalii, myśleć o Lizbonie, żeby myśląc o wakacjach w Portugalii, nie tylko myśleć o lotnisku w Faro i lotach czarterowych na południe, ale żeby koniecznie pamiętać również o tym niezwykłym miejscu, jakim jest Porto. Myśmy przed wykładem rozmawiali również o tym, że Porto położone jest stosunkowo niedaleko od Santiago de Compostela i nawet połączone jest stosunkowo nowym Camino, nową trasą. Tak więc kreuje, można powiedzieć, nowe, nieograniczone możliwości i otwiera zupełnie nowe horyzonty. I za to jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu i w takim razie. Thank you very much. Thank you. Rozumiem, Panie Michale, że co? Czy Pan by chciał coś w finale powiedzieć? No, że będziemy ogłaszać kolejne nasze wykłady otwarte, na które gorąco wszystkich zapraszamy. Dziękuję.